W Warszawie uwielbiają się oczerniać. A ty chamie, a to, to. No taka jest Warszawa. No. Wiele osób narzeka na ten sposób finansowania. Grecy sprzeciwiają się głównie temu, że składka jest doliczana także do opłat za wspólne części w budynkach, takie jak korytarze, które płaci każdy właściciel mieszkania. Przeciwnicy opłaty tłumaczą, że nie wszyscy chcą lub mogą słuchać publicznego radia czy oglądać publiczną telewizję. Problemem było też to, że zebrane w ten sposób pieniądze wpływały w większości do Ministerstwa Finansów, a nie bezpośrednio do spółki. W rezultacie otrzymywała ona kwoty dużo mniejsze od zebranych i niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów. W 2013 roku publiczne radio i telewizja... Teraz to będą zbierać pieniądze, bo teraz jak to wszystko zdziadzieje... Tak. W 2015 roku gabinet Alcy Prasa z Aten, Beata Kukiel-Rajna, Polskie Radio. Z kolei we Francji abonament jest traktowany jako podatek i w związku z tym płaci go łącznie z podatkiem lokalnym. Zabrane w ten sposób pieniądze pozwalają na częściowe finansowanie głównych państwowych antenów radiowych i telewizyjnych. We Francji takie opłaty są zwykle umieszczone pod koniec roku. Z zebranych dzięki abonamentom pieniędzy korzystają przede wszystkim kanały francuskiej telewizji publicznej w metropolii, jak i na terytoriach zamorskich, rozgłośnie radia francuskiego oraz tak zwane nadające na zagranicy kanały telewizyjno-radiowe, jak telewizja France 24 czy Radio France International. Korzysta z tego też inaczej Krajowe Archiwa Audiowizualne. W 2007 roku abonament dostarczył 3/4 środków na utrzymanie publicznych stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych. W sumie były to 2 miliardy euro. W zamian tego nie wolno w telewizji państwowej przemieszczać filmów, a seriali, by nadawać reklamy. Abonament płacą tylko właściciele telewizorów. Informacja o ich kupnie jest natychmiast przekazywana przez sklepy do fiskusa. Niejasna jest sprawa, czy do tej kategorii dołączyć osoby odbierające telewizję przez internet. Wysokość abonamentu to około 140 euro rocznie. Kara za niezapłacenie tego podatku to 150 euro. Kontrolerzy mają prawo sprawdzać przez okno, czy w danym mieszkaniu jest odbiornik telewizyjny. Leży przez okna, mogę sprawdzić. Amerykańskie radio publiczne należy do najbardziej opiniotwórczych mediów. No wiesz, to mu się wybierze na podwórko. A nie ma takiej możliwości. Nikt nie ma prawa wejść na koncert. Radio publiczne jest finansowane z darowizn osób fizycznych i korporacji. Ale tu przez okna może. Trzeba, to będą przez okna liczyli. Amerykańska radio publiczne składa się z instytucji pod nazwą National Public Radio, NPR, oraz sieci ponad 900 stacji lokalnych. NPR jest producentem popularnych audycji informacyjnych, publicystycznych, rozrywkowych i muzycznych, które jako gotowy produkt przekazuje swoim rozgłośniom. Za prawo do ich emisji stacje wnoszą opłaty zależne od liczby słuchaczy. Reszta pochodzi od sponsorów, rynków oraz darowizn. Kilka lat temu wdowa po twórcy sieci barów McDonald's, John Klopp, zapisała w testamencie radio publicznego 200 milionów dolarów, czyli kwotę dwukrotnie większą rocznego budżetu NPR. Publiczne stacje skupione w sieci NPR dofinansowywane są z budżetu federalnego poprzez niezależną agencję. Środki to pokrywają jednak tylko 15% ich kosztów. Reszta pochodzi od fundacji, uniwersytetów, władz stanowych i lokalnych, a przede wszystkim od słuchaczy. Raz na kilka miesięcy każda ze stacji organizuje publiczne zbiórki pieniędzy, zarówno na antenie, jak i poprzez wysyłanie listów do słuchaczy. Miliony Amerykanów wspierają radio publiczne, bowiem nadają one program na bardzo wysokim poziomie. Z Waszyngtonu, Marek Wojtkowski, Polskie Radio. W Belgii abonament federalny został zniesiony w 2001 roku. Teraz każdy region sam ustala sposób finansowania mediów publicznych. Piąta reforma państwa belgijskiego 15 lat temu sprawiła, że regiony otrzymały więcej władzy w dziedzinie kultury. Wtedy Flandria i region stołeczny Bruksela zrezygnowały z abonamentu. Od tego czasu opłata radiowo-telewizyjna jest wliczana w regionalny podatek. Trzeba go płacić rocznie w wysokości 89 euro. Jego ściągalność jest bardzo wysoka. Nieco inna sytuacja jest to w Walonii, gdzie mieszkańcy płacą rocznie około 100 euro. A no właśnie. Jeszcze kilka lat temu ściągalność była wysoka, ale ostatnio spada i już zaczęły się dyskusje, by z tej opłaty zrezygnować. Przed 2001 rokiem, zanim abonament federalny został zniesiony, Belgowie niemal w 100% go opłacali, chyba że ktoś zgłosił brak odbiornika. Ale wtedy musiał się liczyć z kontrolą w domu. Wysyłane były też specjalne pojazdy pozwalające namierzyć odbiorniki. Polskie Radio, 145 funtów rocznie, tyle wynosi opłata telewizyjna na Wyspach Brytyjskich. Nieważne, jak oglądamy telewizję w telewizorze, na tablecie czy na komputerze. Nieważne też, ile mamy takich urządzeń. Licencję trzeba wykupić tylko raz. Nie ma natomiast osobnej opłaty radiowej. Radio słucha się za darmo.
Właśnie, no. Zaraz zobaczymy, czy tu wiesz, gdzie nie leży. 24. Informacje dnia. Eksplozja na południu Hiszpanii. W wyniku wybuchu butli gazowej rannych zostało 77 osób. Dobiega końca wizyta papieża Franciszka w Gruzji. Spędził tam 2 dni. Francuska policja starła się w Calais z uchodźcami. Imigranci protestowali przeciwko likwidacji tzw. dżungli. Paulina Łukawska, zapraszam. Przynajmniej 77 osób zostało rannych w wyniku wybuchu butli gazowej na południu Hiszpanii. Do eksplozji doszło w kawiarni w miejscowości Vélez Málaga w Andaluzji na wybrzeżu Costa del Sol. To jeden z największych kurortów regionu, trwa w nim festiwal. O 77 rannych osobach poinformował rzecznik regionalnej jednostki kryzysowej Andaluzji. Dodał, że 5 osób odniosło ciężkie obrażenia. Do wybuchu doszło około 19 polskiego czasu. Papież Franciszek żegna się z Gruzją, w której spędził 2 dni. Jutro wleci do Azerbejdżanu. Ojciec Święty przyleciał na Kaukaz z przesłaniem pokoju i podczas wizyty w Tbilisi i Mschecie wielokrotnie nawiązywał do idei pokojowego współistnienia religii, narodów i kultur. Już w piątek, w trakcie przemówienia do przedstawicieli gruzińskich władz i korpusu dyplomatycznego, Franciszek apelował o rozwiązywanie konfliktów. Ostrzegł też przed tym, aby nie wykorzystywać różnic etnicznych, językowych, religijnych i politycznych jako pretekstu do przekształcenia rozbieżności w konflikty. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W trakcie pielgrzymki do Gruzji Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał wielowiekowe związki tego kraju z Europą, jak również gruzińskiej cerkwi prawosławnej z kościołem katolickim. Na zakończenie wizyty w Sakartvelo, jak Gruzini nazywają swoją ojczyznę, papież podziękował gospodarzom za poruszające świadectwo wiary i dobre serce. Słowa podziękowania wypowiedział w miejscu świętym dla Gruzinów w katedrze Sveti Sholeli, nazywanej filarem życia. Franciszek porównał tu historię Gruzji do starożytnej księgi, która na każdej stronie mówi o świętych. Non di meno questo pregiato libro. Najmniej jednak ta cenna książka mówi o gestach wielkiej otwartości, gościnności i integracji. Są to wartości bezcenne i zawsze aktualne. W trakcie wizyty w Gruzji papież usłyszał także o współczesnych problemach tego kraju, m.in. o konflikcie z Rosją i okupacji Abchazji i Osetii Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuska policja starła się w Calais z uchodźcami. Kilka dni temu prezydent Francji François Hollande zapowiedział likwidację tzw. dżungli i rozlokowanie uchodźców w ośrodkach w różnych częściach kraju. Pomimo wydanego zakazu w manifestacji przeciwko tej decyzji wzięło udział około 200 imigrantów i 50 lewicowych aktywistów. Obrzucili oni kamieniami służby porządkowe. W odpowiedzi policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Starcia trwały 2 godziny. 3 policjantów zostało lekko rannych. Wcześniej francuska policja zatrzymała koło Paryża 4 autokary, którymi jechali lewicowi aktywiści chcący dołączyć do manifestacji. Większość mieszkańców dżungli stanowią imigranci z Sudanu, Erytrei i Afganistanu. 10 dni temu ruszyła budowa muru mającego oddzielić obozowisko od autostrady wiodącej w stronę tunelu łączącego kontynent z Wyspami Brytyjskimi. Mieszkańcy Koszalina wzięli udział w specjalnym nabożeństwie w intencji uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy, ale także tych, którzy do niej zmierzają. To odpowiedź na apel papieża wyraz solidarności z uchodźcami, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin biskup Krzysztof Włodarczyk. Inicjatywa ma także poparcie Episkopatu Polski. Podczas modlitwy odczytanych zostało 15 nazwisk dzieci i dorosłych, którzy zginęli w drodze na stary kontynent. Biskup Krzysztof Włodarczyk mówił, że modlono się za tych, którzy uciekają przed niebezpieczeństwami w swoich krajach. Żeby rzeczywiście szczęśliwie dotarli, to Boże błogosławieństwo, a równocześnie takie spotkanie modlitewne uwrażliwia nas na to, żeby zauważać potrzebujących, zobaczyć Jezusa Chrystusa, a więc patrzeć jeszcze na tego człowieka sercem. Papież powiedział, i to poruszyło nasze serca, módlcie się za tych uchodźców, bo modlitwa czyni cuda. W kazaniu biskup Włodarczyk powiedział między innymi, że przeciwieństwem miłości jest obojętność, a żeby dobrze pomagać, trzeba połączyć wrażliwość serca i racjonalne działania. Dla wiernych udział w nabożeństwie był bardzo ważny. Specjalnie przyszło, bo wierzę w siłę właśnie modlitwy za uchodźców. Chcieli dotrzeć do swojego lepszego życia i nie udało się niestety. Za to różaniec modliliśmy się i bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w takiej mszy i różańcu. Współczujemy tym ludziom, bo naprawdę każdy szuka gdzieś tego lepszego życia dla siebie.
duchowo, tak żeśmy to przeżyli. Nabożeństwa z modlitwą Umrzeć z nadziei będą odprawiane przez tydzień w 20 miastach w kraju. Zdecydowana większość uchodźców trafia do Europy drogą morską. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji do końca września w drodze do Europy w Morzu Śródziemnym życie straciło prawie 4 tysiące ludzi. Prognoza pogody. W nocy w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie duże i opady, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, tutaj bez deszczu. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy w południowo-wschodniej części kraju od 9 do 13 stopni, w północno-zachodniej od 11 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro na przeważającym obszarze zachmurzenie duże, okresami przelotne opady. Na południowym wschodzie i krańcach wschodnich zachmurzenie umiarkowane i duże, tutaj padać jednak nie powinno. Na południu i południowym zachodzie możliwość wystąpienia burz. Temperatura wyniesie od 16 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Właśnie minęła 23.06. Sport. Polskim Radiu 24. Renata Susałko. Najlepsi żużlowcy powoli kończą eliminację Mistrzostw Świata. W 10, przedostatniej w Toruniu, triumfował Duńczyk Niels Christian Iversen, a w finale pokonał Amerykanina Grega Hancocka, Bartosza Zmarzlika i Słoweńca Mateja Zagara. Z zawodów po upadku w trzecim biegu wycofał się prowadzący w klasyfikacji generalnej Australijczyk Jason Doyle. Z Torunia o najlepszym z Polaków Tomasz Kowalczyk. Bartosz Zmarzlik stoi przed ogromną szansą, by na koniec sezonu znaleźć się na podium. Za 3 tygodnie w Australii podczas kończącego cykl Grand Prix Melbourne będzie miał do odrobienia 10 punktów do Doyle'a, który prawdopodobnie z powodu dzisiejszej kontuzji nie wystartuje. Jeżeli Bartosz Zmarzlik odrobi punkty, stanie się dopiero drugim debiutantem w cyklu, który na koniec sezonu stanie na podium. Maciej Kot wygrał konkurs skoków narciarskich na Igelicie w Hinzerbach. W Austrii zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej letniego Grand Prix. Kot skoczył 92,93 metry i wyprzedził drugiego z Polaków Dawida Kubeckiego, który dwukrotnie uzyskał odległość 91 metrów i pół metra. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj 3 mecze 11 kolejki. Mistrz Polski Legia Warszawa dotąd cienko przodował, ale dzisiaj w spotkaniu z wiceliderem Lechią Gdańsk był nie do pokonania, zwyciężył 3-0. Legioniści z nowym trenerem Jackiem Magierą pokazali pazur, atakując i stwarzając sobie sytuacje strzeleckie. Nie wszystkie wykorzystali, ale 2 strzały Guilherme oraz 1 Nemanji Nikolicza były celne. Wszystkie zdobyte w drugiej połowie. Dwaj Beniaminkowie w piłkarskiej Ekstraklasie przegrywali. Wisła Płock uległa Wiśle Kraków 2-3, a Arka Gdynia Piastowi Gliwice 1-2. O meczu Radosław Murawski z Piasta i Paweł Abot z Arki, który zaprzepaścił okazję do zdobycia bramki. Nie dowierzałem, że tak źle mogłem uderzyć, ale no, trochę tam ona skozłowała przed samym strzałem i trochę przez to przelała mi się po nodze. Mieliśmy trochę szczęścia przy tym strzale, bardziej piłka dostała rikoszetu i padła do bramki. W dzisiejszym meczu to my wywozimy 3 punkty. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Jagiellonia Białystok o 2 punkty przed Lechią i Zagłębiem Lubin. Bayern Monachium zremisował z FC Köln 1-1 w 6. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Niemiec. Chociaż mistrz stracił pierwsze punkty w sezonie, to utrzymał prowadzenie w tabeli. Po raz 200 w Bundeslidze wystąpił Robert Lewandowski, ale nie uczcił tego jubileuszu golem. Obrońcy tytułu najlepszego klubu w Europie, piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce, pokonali różnicą 10 punktów szwedzki Kristianstad 38-28 w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Najwięcej po 7 punktów dla Kielczan rzucili Karol Bielecki i Paweł Paczkowski. Po meczu Mateusz Kus. Staraliśmy się być bardzo skuteczni w ataku i nie dawać im po prostu powodów do tej kontry. I to było najważniejsze, a z drugiej strony my chcieliśmy mocno zagrać w obronie i żebyśmy my ciągnęli kontry. Kilka razy się to udało i dlatego jest wynik taki, a nie inny. Vive plasuje się na czele grupy w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, a w siatkarskiej plus lidze inauguracja rozgrywek. Politechnika Warszawska uległa Resowi 0-3. W drużynie z Podkarpacia zagrał rodowity warszawiak, były reprezentant stołecznej drużyny Bartłomiej Lemański, środkowy, mierzący 217 cm.
jest początek sezonu. Ciężko, żeby teraz w tych pierwszych meczach jeszcze czuć tą presję, ale gdy będą mecze, które będą ważyły o tym, czy znajdziemy się w finale, czy może walka o medale, to na pewno ta presja będzie odczuwalna. Naprawdę cieszę się, że mogliśmy wygrać 3-0 i wrócić do Rzeszowa z kompletem punktów. A w drugim dziś meczu Ekstraklasy Siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał Intykpol Olsztyn 3-2. Polskie Radio 24. Trwa ostatnia godzina sobotniego programu w Polskim Radiu 24. 10 minut po godzinie 23. Wybieramy się w podróż do Gruzji razem z Pauliną Kozion. Podróże 24. Świat po ludzku. Według legendy, gdy Bóg dzielił ziemię, w kolejce po swoją część ustawiły się wszystkie narody. Brakowało tylko jedynego, który zajęty był biesiadowaniem i swoimi długimi toastami. Każdy naród dostał swój kawałek, a najlepszy Bóg zostawił dla siebie. Gdy następnego dnia biesiadnicy pojawili się u Boga i tłumaczyli się, dlaczego przegapili spotkanie, opowiadając o tych wszystkich szczerych toastach wznoszonych między innymi w stronę boskiej czci, Bogu tak się to spodobało, że postanowił im oddać ten najpiękniejszy, zostawiony sobie kawałek. Mowa o Gruzinach i najpiękniejszym, według przytoczonej przeze mnie legendy, kawałku ziemi, czyli Gruzji, która dziś będzie tematem audycji Świat po ludzku. Paulina Kozion, witam serdecznie wszystkich Państwa. A na początek, skoro już wiemy, że biesiadowanie i toasty mogą na długi czas i niezależnie od okoliczności zatrzymać Gruzinów, dowiedzmy się, jak wygląda taka gruzińska supra. Mamy osoby, które prowadzi stol, czyli jak się nazywa Tamada. Powiedzieć każdy mógłby powiedzieć za na przykład miłość, za powiedzieć coś takiego, ale zależy jak wytłumaczyć, bo są osoby, które po prostu tak ładnie umieją to wszystko narysować przez słowo, że to jest fantastyczne, po prostu inne emocje, inne krwi, inne dusze, po prostu jest wszystko. Udaje się dzięki toastom i dzięki gospodarzowi stołu przekształcić tę ucztę, tę biesiadę, którą Gruzini nazywają suprą, w takie, no można powiedzieć, wielkie widowisko, które też ma i swoje puenty, i swoje nauki. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Moskwie, autor książki Klątwa gruzińskiego tortu. To, że nie pijemy w ramach toastów chluśnie, bo uśniem, albo za twoje zdrowie, oznacza również i to, że wydłuża się ten okres spożywania alkoholu, przeplatany jest rozmowami, różnego rodzaju anegdotami. To jest no, przepiękne widowisko, jeśli rzeczywiście gospodarze bardzo się postarają. A toasty i historyczne, i te współcześnie tworzone takie na poczekaniu dla gości potrafią wnieść sporo do naszego życia. Ja mam tu kilka takich przykładów. Na przykład jeden z toastów mówią, że przyjaźń nie jest chlebem życia, ale prawdziwą przyjaźnią jest wino życia, które wciąż nas zadziwia swoim smakiem. Wznosimy więc puchary z winem za naszego przyjaciela, za sprawą którego siedzimy przy tym stole. Raczej w polskiej tradycji nie ma tego typu wyszukanych toastów. Cóż tam jeszcze możemy odnaleźć? Wysoko w górach pasie się stado baranów. Nagle z nieba spada orzeł, chwyta w szpony jednego z nich i odlatuje. Widząc to, pastuch łapie za karabin i strzela. Trafiony orzeł spada, ale ku zdziwieniu pastucha baran leci dalej. Przyjaciele, wypijmy za to, żeby barany nie latały, a orły nie spadały. Więc różnego rodzaju anegdotki, kpiny z rzeczywistości, także z biesiadników siedzących przy stole można odnaleźć w gruzińskich toastach. Gruzińskie toasty są bardzo ważne, bardzo dużo i różne. Tadeusz Leleszwili, Gruzin od 2 lat mieszkający w Polsce. Teraz to wszystko nie da mi rady, teraz jakbyśmy powiedzieli, po prostu byśmy odpowiedzieli, ale to co najważniejsze, to zawsze mówimy toast o Bogę. Pierwsze toast to musi być, chodzi o Bogę. Potem o naszej rodzinie, czyli
matka, siostra i wszyscy takie najważniejsze osoby. Potem już chodzi o bardziej to miłość. Ja bym tak powiedział, na przykład i miłość, i jeszcze, że nasi kraj, nasi cynaprebi. Jak to się będzie? Nasze, tak, też musimy na pewno, są bardzo ważne i to jest po prostu główne toasty przy stole. Jak spotykamy się z kolegami, jest nas gdzieś około 6, to od razu toast. Walery Maczawarianin, Gruzin od 3 lat mieszkający w Polsce. To jest i w pokoleniu młodych, i w pokoleniu starszych ludzi też. I to jest już od dzieciństwa. Jak na przykład ja tak przypominam sobie, że jak byłem bardzo mały, to od razu było tak, że byłem przy stolu i cały czas były toasty. Różne toasty na temat kobiet, na temat miłości, na temat Boga. I właśnie toasty czasami, jak jest tamada bardzo dobry, to toasty trwały bardzo długo. Ja na przykład miałem taką sytuację, kiedy toasty trwały około 20-30 minut i siedzisz i po prostu słuchasz i wszystko to musisz poczuć, bo w Gruzji to dusza jest najważniejszą rzeczą w człowieku. Dusza, serce. Umysł to idzie już potem. U nas to dusza i serce i wszystkie te toasty muszą być powiedziane przez duszę i przez serce. Oczywiście doświadczenia mamy, bo już u nas to jak ma na przykład od 13-14 lat to już dziecko już jest doświadczone i na przykład może powiedzieć jeszcze dziecko, ale w ten sposób, że toasty to non-stop już umieją i są już doświadczone w ten sposób. To uczymy się, jak się słuchamy, tak, i dlatego, że... Ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, że od 13 lat oni zaczynają się uczyć toastów, tylko nie piją, bo zabronione jest też do 18 lat nie możemy pić. I właśnie wino to w całej rodzinie, to zawsze jest wino. Wino to jest niby krew od Boga i zawsze jest wino i jest czacza. Może nie po gruzińsku, bo najczęściej w języku rosyjskim, czasami w języku angielskim, ale wznoszę toasty, dlatego że to jest nawet obowiązek, ponieważ tradycja tego biesiadowania jest taka, że tamada wygłasza toast, wskazuje za co pijemy, czy pijemy za tych, którzy odeszli i chcemy ich wspomnieć, czy pijemy za gospodarzy, czy pijemy za gości, czy pijemy za nasze mamy, czy pijemy za nasze żony, czy też przyjaciół, więc jakby wskazuje temat takiego toastu. Toasty przyjmuje się na stojąco i każdy, kto chce ten toast spełnić, czyli wypić tą szklaneczkę wina bądź wino z rogu, to musi coś od siebie dodać, dlatego że to nie jest tak za darmo. O, wstałem, nalali mi i wypiję. Nie, jak tamada mówi, to i ja powinienem mową również tamadzie się odwdzięczyć, więc każdy, kto wznosi szklanicę bądź róg do ust, powinien również wznieść taki toast. Natomiast dla mnie wielkim zaszczytem jest to, że zdarzają się sytuacje, w których ja jestem proszony o to, by być tamadą przy stole, a to jest już niezwykle ważne dla kogoś, kto jest obcy, bo ja nie czuję się swoim wśród Gruzinów w takim sensie, że poznałem ich kulturę na tyle, czy język, by móc się tam wkomponować w tą rzeczywistość, ale jest to z ich strony szacunek dla mnie, jako dla gościa, który od wielu, wielu lat z nimi się spotyka, przyjaźni. I co najważniejsze, Gruzini lubią to podkreślać, jeśli pytani są o to, za co lubią Polaków, bo ta przyjaźń między nami już obrosła legendami, szczególnie pewnie za sprawą dziennikarzy. Podkreślałem, że lubią nas za to, że jeszcze nigdy na nas się nie zawiedli, więc dzięki temu, że oni na mnie się nie zawiedli, ja czasami mam okazję porządzić przy gruzińskim stole. Am namazisas mesut mindarom im paskau majos wins chens saubars mois mans im paskau majos winsats wins werschets lodauer mois mina im paskau majos wisats chentis kargiun da im paskau majos wins chens gorze ich nemateli chorova da sarda guis obshenio jakhe bishat. Właśnie kolega teraz podniósł ten toast za tych ludzi, którzy teraz nas słuchają,
za tych, którzy nie zdążyli nas posłuchać, za tych, którzy są razem z nami i za tych, którzy po prostu będą z nami przez całe życie. To jest na zdrowie, to jest za to, żeby oni zawsze byli szczęśliwi, zdrowi i zawsze była miłość w ich sercach. Gaumar Dios. Piękne opowieści o toastach gruzińskich, ale przede wszystkim o gruzińskiej gościnności. Coś, z czego Gruzja jest chyba najbardziej znana. A pani ma takie doświadczenia, jeśli chodzi o gruzińskie biesiadowanie? Tak, miałam okazję biesiadować nie raz, nie dwa podczas mojego pobytu w Gruzji. Faktycznie jest to cała właśnie biesiada, to jest po gruzińsku supra. Tutaj nie jemy kolacji, kieliszeczek wina, lulu i spać, tylko faktycznie trwa to godzinami i jest to takie, można powiedzieć, no może nie głębokie, ale na pewno takie bardzo nastawione też na wszystkie osoby, które są przy stole, żeby jednak nawiązać tą relację, żeby ze sobą rozmawiać. I to jest naprawdę bardzo fajne. To ja jeszcze powiem, że naszym dzisiejszym gościem jest pani Ewa Mielczarek, autorka bloga evitravel.pl, podróżniczka, pasjonatka Gruzji, mogę tak powiedzieć? O tak, zdecydowanie. I dzisiaj będzie nas po tej Gruzji oprowadzać. To może na początek właśnie już było o gościnności, ale czy rzeczywiście dla tej gościnności tylko i wyłącznie należy jechać do Gruzji? Bo Gruzja to przede wszystkim właśnie ta gościnność, ci ludzie i piękne widoki. Niejedna osoba, która wraca z Gruzji, mówi, że się zakochała w tym kraju. Więc czy to są te dwa czynniki, czy coś jeszcze? To znaczy na pewno widoki, na pewno przepiękna architektura, na pewno ludzie. Tutaj jeśli chodzi o tą gościnność, też warto o tym wspomnieć, bo Gruzja rozwija się w bardzo szybkim tempie, również turystycznie. Bardzo często właśnie powtarzamy to, że Gruzja jest, w Gruzini są tacy bardzo gościnni i później następują pewne dysonanse na miejscu, że osoby udające się do Gruzji też oczekują troszeczkę tego, żeby ich zapraszać do domu, no bo przecież w Gruzji jest tak, no oni są tacy gościnni. Oczywiście są gościnni, ale też są pewne granice. Gdzieś spotkałam się z tym wielokrotnie, że osoby wyjeżdżające do Gruzji tak troszkę oczekiwały tego, że będą goszczone zawsze i wszędzie. No to też tak nie do końca działa. To są ludzie tacy sami jak my, mają swoje problemy, swoje rodziny, swoje prace. Także to też, żeby mieć na względzie, że to nie jest tak, że przyjeżdżamy do Gruzji i po prostu cała Gruzja czeka, żeby nas przyjąć. Aczkolwiek oczywiście, jeśli zatrzymamy się w jakimś pensjonacie lub też w apartamentach, gdzie jest to zawsze prowadzone rodzinnie, no to tutaj na gruzińską atmosferę porządną suprę możemy zawsze liczyć. Dziś 1 października i to jest taki dzień, w którym szczególnie mówimy o studentach i właśnie studenci często wspominają i młodzi ludzie swoje wielkie wyprawy do Gruzji za niesamowicie małe pieniądze właśnie ze względu na gościnność gruzińską. Warto o tym pamiętać, bo to jest moda od pewnego czasu, żeby podróżować za jak najmniejsze pieniądze, a najlepiej za darmo. Nie ma podróżowania za darmo. Jeśli my za coś nie płacimy, to płaci ktoś inny. W Gruzji ludzie zarabiają dosyć mało i nawet w porównaniu z Polską to jest naprawdę ogromna przepaść i nawet jeśli ktoś nas podwozi czy przyjmuje nas w domu w jakichś okolicznościach, musimy pamiętać o tym, że on wydaje na to swoje pieniądze. Oczywiście jeśli nie płacimy mu za nocleg i czy tam za jakiś posiłek. W związku z czym nie ma czegoś takiego jak podróżowanie za darmo lub też naprawdę za najmniejsze pieniądze. I warto o tym pamiętać, że to ludzie tacy sami jak my, tylko mają naprawdę dużo mniej pieniędzy, więc jeśli udajemy się do Gruzji, to no też nie liczmy na to, że będziemy mieli wszystko za darmo, bo i tak Gruzja jest bardzo tania, w związku z czym można tam przez tydzień, włącznie z przelotem, tak było przynajmniej w moim wypadku, zmieścić się w około 1000 zł. Uważam, że tygodniowy, 8 dni pobytu z przelotem, ze spaniem w hostelach, w apartamentach, z jedzeniem, ze wszystkim, naprawdę to nie jest duża kwota. No tak, no właśnie już poruszyliśmy najbardziej energetyzujący wszystkich wątek, czyli wątek pieniędzy tutaj często przy podróżach, szczególnie dalekich, bo Gruzja nie jest tak blisko, może blisko mentalnie, tak jak już było powiedziane, to oni nas bardzo lubią, ale to nie jest blisko i trochę się tam leci, ale z drugiej strony jest
bardzo tanio. Tak, zdecydowanie. Jest to jakby położenie w Azji, natomiast mentalnie to jest jednak bliżej nas i to jest bardzo fajne. Natomiast no, leci się tam kawałek drogi, trzeba przelecieć. Natomiast faktycznie na miejscu jest dosyć tanio. Przykładowo nocleg w hostelu to jest koszt rzędu 20 lari. Jedno lari to jest około złoty 70. Także 20 lari mniej więcej za nocleg. 20-30, jeśli tak się trafi nam gdzieś, zaproponuje nam ktoś taką ofertę, to jest dobra oferta. I raczej za mniej już chyba nie wypada. Czyli nie wykorzystujemy tej gościnności. Warto o tym pamiętać, żeby tego nie nadużywać i też nie jechać z takim nastawieniem, że tutaj tu będzie za darmo, a tu może za pół ceny, prawda? No, to są zupełnie... tam i tak jest tanio, w związku z czym warto o tym pamiętać. Myślę, że dla Polaków też w szczególności jest tanio. Także warto o tym pamiętać. A czy miała Pani doświadczenie właśnie też noclegów takich na przykład jak couchsurfing? Często tutaj mówimy i podróżnicy relacjonują, że to jest najlepszy sposób na podróżowanie, bo wtedy poznaje się ludzi, kulturę, a w Gruzji? Akurat w Gruzji nie korzystałam z couchsurfingu, a to dlatego, że po prostu podróżowaliśmy to we większą grupą, w związku z czym ciężko się zwalić komuś w 5 czy 6 osób do domu. Natomiast oczywiście na pewno jest to możliwe. Ja korzystałam z hosteli, korzystałam z takich... U nas byśmy to powiedzieli, że to może nawet nie pensjonat, tylko takie kwatery prywatne i z takich właśnie pensjonatów. Także ceny są naprawdę bardzo przystępne, a pomimo tego, że jesteśmy gośćmi i jakby płacimy za nocleg, jesteśmy traktowani jak członkowie rodziny, co jest przemiłe. Zawsze pani domu jakby zależy jej na tym, żebyśmy czuli się w jej domu bardzo dobrze. Pomimo tego, że jesteśmy normalnie gośćmi, płacimy, ale jakby bardzo jej zależy na tym, żebyśmy się poczuli jak u siebie. I zawsze było tak, że stawała się ta gospodyni taką trochę drugą mamą. Albo babcią, w zależności od wieku. No i pewnie słuchacze tutaj zachęceni toastami gruzińskimi zastanawiają się, jak się dostać na taką ucztę gruzińską. Czy można to zorganizować, jakoś nie wpychając się komuś do domu na siłę? Oczywiście, to znaczy, jeśli będziemy spali właśnie w jakiejś kwaterze prywatnej lub też w jakimś pensjonacie, który oferuje również wyżywienie, a zwykle tak jest, że można sobie od razu zorganizować też właśnie kolację, no to tutaj mamy super gwarantowaną co wieczór i to trzeba tylko dobrze nastawić swój organizm i swoją wątrobę i można w takiej suprze uczestniczyć codziennie. Można oczywiście też przypadkowo gdzieś się załapać. Natomiast jeśli właśnie zatrzymamy się, tak jak na przykład w moim przypadku było w Signagi. W Signagi leży w regionie Kacheti, słynnej z wina przede wszystkim. No to tam mieliśmy suprę przez 4 wieczory z rzędu. Także nie trzeba się specjalnie gdzieś wpychać komuś do domu. Nie bez przyczyny. Często na blogach czytałam, że podróżowanie po Gruzji to jest jedzenie z przerwą, tak, do zwiedzania. Zgadza się. Zdecydowanie chyba nigdy w życiu tak szybko nie przytyłam jak właśnie w Gruzji, ponieważ jedzenie jest tanie i bardzo sycące, dosyć takie energetyczne. W związku z czym po pobycie właśnie w Gruzji, no niestety kilka kilo przytuliłam dodatkowych, no, ale było absolutnie tego warte. Zresztą do dzisiaj raz na jakiś czas wychodzę po prostu do restauracji gruzińskiej po to, żeby wrócić choćby smakowo do tych cudownych potraw, które można tam spróbować. Kuchnia jest prosta, zawsze robiona z sercem, a co najważniejsze też jeszcze bez tych wszystkich konserwantów, które już tutaj w Europie nas zalewają. To jest takie prawdziwe jedzenie. Wciąż przy drodze wiszą haki z mięsem na przykład, które dzisiaj, prawda, jest do kupienia. Także ta naturalność i jakby te produkty, które są takie właśnie zdrowe, proste, to jest niesamowite. A co w takim razie trzeba zjeść, jeśli chodzi o potrawy gruzińskie? A ile mamy czasu? Pewnie to znaczy, sporo, skoro to się je. Tak, zdecydowanie jest tego sporo, natomiast ja wymienię, oczywiście to będą klasyki dla kogoś, kto się już Gruzją interesował, natomiast no, to po prostu jest najlepsze. To na pewno są chinkali, które można zjeść w każdym domu, a w większych miastach jak Tbilisi można je zjeść o każdej porze dnia praktycznie i nocy, czyli takie pierożki z mięsem w środku. One są wizualnie bardzo też atrakcyjne, a przede wszystkim bardzo smaczne, bo fantastycznie doprawione. Jest jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz dotycząca gruzińskiej kuchni, mianowicie to, że praktycznie we wszystkim znajduje się kolendra świeża. Więc jak ktoś nie lubi, to będzie miał troszeczkę kłopocik, bo praktycznie do wszystkiego jest tam dodawane. Ale jeśli nie lubi kolendry, to na przykład mamy placki haczapuri w najróżniejszych odmianach. To jest ciasto drożdżowe w wersji podstawowej, na przykład w wersji imeruli
wypełnione gruzińskim serem, takim słonym, się nazywa sulguni, bardzo dobra rzecz. W wersji mięsnej, bo jest to też opcja kubdari, czyli w wersji mięsnej wypełnione jagnięciną, chyba o ile dobrze pamiętam. Nie, przepraszam, baraniną. Oczywiście mamy też wersję adżarską, adżaruli, czyli to takie słynne z jajkiem w środku. Również to na pewno też, jak ktoś zobaczy zdjęcie, to szybko sobie skojarzy. Także jeśli nie kolendra, to tutaj jest alternatywa w postaci różnego rodzaju placków. Czyli już wiemy, że wszystkich smakoszy i łasuchów zapraszamy koniecznie do Gruzji, do miejsca, w którym się przede wszystkim je, a później podróżuje. Ale do podróżowania wrócimy i będziemy rozmawiać o tym, co przede wszystkim trzeba i należy zobaczyć w Gruzji i dlaczego warto tam pojechać. Będziemy o tym rozmawiać już po skrócie informacji. Informacje dnia w skrócie. Minęło 23.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Przynajmniej 77 osób zostało rannych w wyniku wybuchu butli gazowej na południu Hiszpanii. Do eksplozji doszło w kawiarni w miejscowości Vélez Málaga w Andaluzji na wybrzeżu Costa del Sol. To jeden z największych kurortów regionu, trwa w nim festiwal. O 77 rannych osobach poinformował rzecznik regionalnej jednostki kryzysowej Andaluzji. Dodał, że 5 osób odniosło ciężkie obrażenia. Do wybuchu doszło około 19 polskiego czasu. Na razie nie ma informacji o możliwych przyczynach eksplozji. Na miejscu wybuchu pracuje policja oraz inne służby. Tragedia na drodze krajowej nr 50 w okolicach Mszczonowa na Mazowszu. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęło troje dzieci, 7 osób jest rannych, w tym 3 ciężko. Pojazdy zderzyły się czołowo w trakcie wyprzedzania, informuje Aleksandra Calik z mazowieckiej policji. W obu pojazdach podróżowało 5 osób, kierując PSW Volvo, jadąc w kierunku Sochaczewa. Podczas wyprzedzania ciągu pojazdów zderzył się czołowo z jadącym sprzeciwka Fordem. W wyniku tego zdarzenia niestety na miejscu zginęło troje dzieci w wieku 6, 9 oraz 11 lat. Wszyscy byli pasażerami pojazdu Volvo. Na miejscu pracują policjanci, którzy zorganizowali objazdy, gdyż droga jest zablokowana. Objazd poprowadzono przez Mszczonów. Kierunki ekonomiczne, psychologia, prawo i filologia obce to najczęściej wybierane kierunki w rozpoczynającym się roku akademickim. Uczelnie podały wstępną listę kierunków, na które było najwięcej chętnych. O szczegółach Katarzyna Ingram. Oprócz kierunków, które na uczelniach są od wielu lat, kandydaci na studia decydują się także na nowe, czasami bardzo specjalistyczne kierunki. Małgorzata Sowińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy mówi, że trudno stwierdzić, czy nowości cieszą się dużym zainteresowaniem, bo czasami dany kierunek jest jedyny w skali kraju. O wyborze konkretnego kierunku decyduje możliwość znalezienia po nim dobrze płatnej pracy, ale także zainteresowania. Skończyłam anglistykę, teraz poszłam na drugi kierunek, na polonistykę. Mam jeden zawód w ręku, który będę mogła wykorzystać. Stwierdziłam, że warto jakby poszerzyć swoje możliwości. Idę teraz na pierwszy rok muzykologii, na studia wybrałem z powodu mojej pasji do muzyki. Wybrałam prawo, myślę, że swoje życie zwiążę z prawem, będę dobrym prawnikiem. Na uczelniach technicznych niesłabnącą popularnością cieszą się informatyka oraz kierunki związane z nowymi technologiami. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia kościoła. Mała umiłowana trzutko Gruzji, która tak bardzo poświęcasz się działalności charytatywnej i wychowawczej, przyjmij zachętę dobrego pasterza, powierz się jemu, który bierze ciebie na ramiona i pociesza. Powiedział tak papież Franciszek podczas sprawowanej dziś na stadionie w Tbilisi mszy świętej. W Eucharystii wzięło udział tysiące wiernych, ale wbrew wcześniejszym zapowiedziom nieobecna była oficjalna delegacja gruzińskiego kościoła prawosławnego. Kolejnym elementem papieskiej wizyty w Gruzji było spotkanie z duchownymi. Podczas niego papież Franciszek podkreślił, że trwa wojna światowa, której celem jest zniszczenie małżeństwa. Ojciec Święty podkreślił, że małżeństwo jest najpiękniejszą rzeczą, jaką stworzył Bóg i że mężczyzna i kobieta, którzy stają się jednym ciałem, są obrazem Boga. Jest jednak wielki wróg małżeństwa. To dzisiaj teoria gender. Małżeństwo niszczy się nie za pomocą broni, ale idei. Niszczą je kolonizacje ideologiczne. Wręczono nagrody Ubi Caritas przyznawane przez Caritas Polska za wrażliwość na potrzeby ubogich i udział w dziełach miłosierdzia. Wyróżnienia zostały wręczone już po raz 15 podczas uroczystej ekumenicznej gali Caritas Polska w Warszawie. Jedną z laureatek dorocznej nagrody została Elżbieta Jaworowicz z Telewizji Polskiej. Podobne wyróżnienia za działalność charytatywną i wrażliwość wręczyły również kościoły prawosławny, ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany. Na sali obecny był m.in. minister
bohater Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. Uhonorował on Caritas Polska medalem Janusza Korczaka, przyznawanym za walkę o godność dzieci. Podziękował za olbrzymie zaangażowanie Caritas Polska i Caritas diecezjalnym na tym polu, realizowane poprzez różnorodne programy, m.in. Skrzydła, Tornister pełen uśmiechów czy wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Serwis z życia Kościoła katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Podróże 24. Świat po ludzku. Polskie Radio 24, audycja Świat po ludzku, Podróże 24. Paulina Kozion, witam ponownie. Ze mną w studiu jest pani Ewa Mielczarek, blogerka, autorka bloga evitravel.pl, podróżniczka i pasjonatka Gruzji, bo Gruzja jest właśnie dzisiejszym tematem naszej audycji. Po Gruzji jeździmy. Przede wszystkim w Gruzji jemy, w Gruzji tyjemy, co może nie jest jakąś pozytywną informacją, ale czasami warto, w końcu to mają być wakacje. No dobrze, to już wiemy, że jemy, że wznosimy piękne toasty, no ale już jak się objemy, to warto jednak wyjść na spacer, pojechać, pozwiedzać, zobaczyć. Od czego zacząć? Gruzja to przede wszystkim góry. 3/4 kraju pokrywają góry, więc... I to jest chyba najbardziej fantastyczne, jeśli chodzi o Gruzję, że praktycznie, no pomijając oczywiście niektóre miejsca, ale gdzie byśmy nie wyszli, to zawsze prędzej czy później zobaczymy góry. I to jest fantastyczne. Mnie osobiście góry bardzo uspokajają i tutaj warszawska płaszczyzna, że tak powiem, nie działa na mnie tak dobrze jak właśnie góry. Także oczywiście w Gruzji zdecydowanie krajobraz górski, piesze wędrówki, różnego rodzaju tego typu atrakcje, powiedzmy na zewnątrz, to również miasta. Ja osobiście zaczęłam oczywiście... Może, mówiąc praktycznie, jeśli będziemy lecieli do Gruzji, to najpewniej przylecimy do jednego z dwóch miast. Albo do Kutaisi, albo do Tbilisi. Ja przyleciałam do Kutaisi, ale oczywiście od razu pojechałam właśnie do Tbilisi i tam właśnie to takie było pierwsze troszeczkę zdarzenie też właśnie z Gruzją. Miasto jest niesamowite w swojej różnorodności, bo z jednej strony mamy bardzo nowoczesne budynki, te nowoczesne konstrukcje, które powstały w ciągu ostatnich lat, a z drugiej strony mamy takie dzielnice, które delikatnie mówiąc się troszeczkę walą i jest, powiedziałabym tak, no można by powiedzieć, że niezbyt jest to zadbane. Także to wszystko ze sobą gdzieś tam współgra, natomiast razem daje taki naprawdę nieco egzotyczny, nieco swojski, nieco znajomy. Ciężko to opisać, taki charakter. Ja osobiście miasto oceniam też trochę po tym, jak się w nim czuję. Jeśli przyjeżdżam do miasta i czuję się w nim praktycznie jak u siebie już po kilku godzinach, to znaczy, że coś w tym fajnego musi być. Także mamy miasta, ale można się też oczywiście wybrać szybciutko za miasto, bo te odległości nie są aż takie duże. No, bo to kraj wielkości Litwy lub Łotwy. Dokładnie. Bardzo znany, bardzo dużo się o nim mówi, ale właśnie co pozytywne, szczególnie przy takich dalekich podróżach i przy poruszaniu się w różnych egzotycznych krajach, tam nie trwa to zbyt długo. Nie. Jest to zupełnie, że tak powiem, akceptowalne. Poruszamy się po kraju marszrutkami, czyli takimi minibusami. One jeżdżą właściwie praktycznie wszędzie tam, gdzie potrzebują lokalni mieszkańcy. Mówię o tym specjalnie po to, że są jeszcze miejsca turystyczne, które są na uboczu, a do których lokalni mieszkańcy nie mają interesu jeździć, no bo oni wiedzą, że to tam powiedzmy stoi. Mam tu akurat konkretnie na myśli klasztor Dawida Garedży, który jest zupełnie jakby poza główną drogą i o ile nie znajdziemy kogoś, kto będzie miał tam interes jechać, no to nie załapiemy się tam marszrutką akurat. Natomiast generalnie marszrutki jeżdżą często, są względnie tanie. Przykładowo przejazd z Signagi do Tbilisi to było chyba 6 czy 7 lari, także... Czyli ile złotych? I to jedna lari to jest 1,70 zł, tak? Czyli no tam, no naprawdę nie są to duże kwoty. No ma też to swój urok. Najważniejsze, że są... Można się poczuć jak mieszkaniec. A oczywiście, że tak. I spotkać z folklorem. Tak, zdecydowanie. Także jest to na pewno bardzo wygodna forma podróżowania i... Marszutki jeżdżą bardzo często, zatrzymują się, można je łapać, oczywiście można też jeździć na stopa. Ale marszutki, tak jak w innych państwach Azji Centralnej, też odjeżdżają, jak są pełne? Tak. Ten sam system. To się nie zmienia, tu nie ma rozkładu. Oczywiście no, można gdzieś tam się dowiedzieć wśród lokalnych, czy na przykład w niedzielę do Kazbegi to jedzie jedna, a może dwie.
ale to tak naprawdę wszystko też zależy, prawda, od zapotrzebowania i właśnie jak się zapełnia, to wtedy jedzie. Mówiliśmy o Tbilisi, ale można chyba urządzić sobie taką wycieczkę po Gruzji szlakiem miast. Można na przykład pojechać do słynnego przez Filipinki Batumi. Można, oczywiście. Tutaj jakby różnorodność właśnie w kontekście miast, bo i Tbilisi jest bardzo specyficzne i Batumi również jest takim, można powiedzieć, nieco futurystycznym takim oczkiem w Gruzji. Oczywiście chyba więcej w tym Batumi jest naszych skojarzeń z słynną piosenką niż faktycznie jakiejś takiej potężnej egzotyki. Natomiast na pewno jeśli podczas pobytu w Gruzji będziemy mieli ochotę spędzić też czas nad morzem, to na pewno do Batumi warto się wybrać. Ja jednak preferowałam zupełnie drugą stronę, bardziej w góry, bardziej w stronę też rosyjskiej granicy, ponieważ z Tbilisi wyruszyłam od razu, zaraz oczywiście po zwiedzeniu miasta, wyruszyłam gruzińską drogą wojenną do Kazbegi, gdzie w bardzo małej miejscowości, niezwykle uroczej, z której właściwie można podziwiać Kazbek, jeden chyba z największych szczytów w Gruzji, bo chyba jeszcze drugi jest, który go tylko przerasta. Ale ta droga w stronę Rosji to już jest taka droga bardziej dla podróżnika niż turysty? Gruzińska droga wojenna jakby wzięła swoją nazwę z tego, że w czasie działań wojennych prowadzonych na tym terenie transportowane tą drogą były do Rosji broń, amunicja i tak dalej. No i tak się złożyło. Ona dzisiaj brzmi dosyć groźnie i dlatego ja też często lubię o niej mówić w takim sensie, żeby się ludzie nie bali, bo to, że coś się nazywa właśnie droga wojenna, to tutaj oczywiście to jest kwestia przeszłości, natomiast gruzińska droga wojenna po drodze kryje naprawdę chyba jedne z największych atrakcji Gruzji, które trzeba zobaczyć. Właśnie wspomniana wcześniej Mtskheta, czyli właśnie na północ od Tbilisi, jest to miejscowość, która jest bardzo ważna z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że tutejszy klasztor Dżwari to jest taka, on powstał w miejscu, gdzie święta Nino zatrzymała się, postanowiła trochę odpocząć i postawiła krzyż. I to był jakby początek w ogóle chrześcijaństwa w Gruzji. W tym miejscu powstał pierwszy kościół. No i co jest jeszcze bardzo ważne, wszystkie one w Gruzji wyglądają tak samo, bo one są wybudowane właśnie na jego wzór. Niezależnie od epoki, w jakiej budowla powstawała, wszystkie wyglądają w ten sam sposób. Ma to swoje plusy, bo wystarczy zobaczyć kilka, żeby wiedzieć już, jak wyglądają wszystkie. Nie musiała zachodzić do wszystkich. Dokładnie. No ma też właśnie swoje minusy, że wstajemy przed 50 i no tak, no to samo. Także to jest bardzo, bardzo też ważne miejsce i już w samej Mtskhecie jest też kolejny klasztor, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, także to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No i w tym miejscu również spotykają się dwie rzeki. Jest takie bardzo malownicza panorama właśnie dwóch rzek pomiędzy wzgórza, no bajeczka, po prostu bajeczka. To jest jakby taki pierwszy etap gruzińskiej drogi wojennej. Kolejny to jest zbiornik Dzimbali. Nie jest on może jakiś bardzo historyczny, ani mocno przyrodniczy. Oczywiście wizualnie jest niesamowity, ponieważ ma taki specyficzny kolor wody, coś między błękitem a zielenią. On tutaj akurat służy pobliskiej elektrowni od bodajże 1985 roku, natomiast elektrowni nie widać, co to jezioro wraz z otaczającymi górami prezentuje się naprawdę przepięknie, także warto się tam zatrzymać. No i 15-16 km dalej jest twierdza Ananuri. To kolejne absolutnie malownicze miejsce i w moim osobistym rankingu zaraz po Kazbeku druga najpiękniejsza panorama w Gruzji, jaką miałam okazję podziwiać. No i później już dalej zaczyna się ta droga troszkę właśnie wić w górę. Zaczynają się góry, mijamy Przełęcz Krzyżową. Zaczynają się też oczywiście tiry, bo jest to jedyna droga do Rosji, w związku z tym o tym też trzeba pamiętać, że jeśli na przykład wypożyczymy samochód, to no, trzeba się mieć troszkę na baczności, ponieważ tiry jeżdżą tak jak zwykle, a my nie znamy ich sposobu jeżdżenia. Także droga zaczyna się robić coraz węższa i coraz bardziej stroma, aż do Gudaui, który jest takim ośrodkiem narciarskim.
Dokładnie, także tam też od listopada do końca kwietnia można poszusować również na nartach. Bardzo dobre warunki, 60 km teraz, także naprawdę... Nie trzeba jechać w Alpy, można jechać do Gruzji i będzie nawet taniej. O, to na pewno. No i później już dojeżdżamy właśnie do tej miejscowości Kazbegi, zwanej inaczej Stepansminda, i tam podziwiamy Kazbek. Ewentualnie na niego wchodzimy, jeśli mamy tyle zapału. Jest to również możliwe. No tak, wymieniła tu pani wiele miejsc do zwiedzenia, wiele zabytków, bo trzeba powiedzieć, że Gruzja trochę zabytkami stoi, i to zabytkami jeszcze z czasów Rzymian. Dokładnie. No ale już dojechaliśmy do góry, więc trudno nie rozmawiać o górach w Gruzji, skoro, tak jak już wspomnieliśmy, 3/4 kraju pokrywają właśnie tereny górzyste, góry, góry Kaukazu. Jak podróżuje się po tych górach? Czy to jest takie turystyczne podróżowanie szlakami wyznaczonymi, czy trzeba mieć trochę więcej zapału i doświadczenia w sobie? Nie wędruję po górach jakoś na co dzień. Tutaj akurat w okolicach Kazbegi i Kazbeku poruszaliśmy się w większości samochodem terenowym i to też podkreślam, że nie pierwszy lepszy samochód w te rejony, tylko napęd na 4 koła, a najlepiej osławiona w Gruzji Delica, czyli auto, które robi przedziwne rzeczy z podwoziem, z nadwoziem. Dopasowuje się po prostu do warunków, po których jeździ. Natomiast ja akurat nie wędruję specjalnie po górach, natomiast oczywiście są szlaki, ale to nie są jeszcze te warunki, które znamy tutaj na przykład z europejskich gór. Tam jednak trzeba mieć troszkę więcej zapału, aczkolwiek na Kazbek bardzo często wchodzą turyści i to jest szczególnie w sezonie, to są naprawdę liczne grupy turystów, które tam wchodzą. Oczywiście wymaga to odpowiedniego przygotowania. Bo chyba schronisk nie znajdziemy. To znaczy tak, tam można dojść najpierw do stacji meteo i można na niej skończyć. I to jest taka wersja, powiedziałabym, lightowa, chociaż ja osobiście pewnie już w połowie tej drogi bym padła. Natomiast jest to, że tak powiem, ostatni punkt, kiedy można podjąć tą decyzję, idę dalej albo nie idę dalej. Później to już jest po prostu wspinaczka, ale wiem, że jest to bardzo popularna góra wśród fanów wspinania się i wiele grup Polaków tam przyjeżdża właśnie po to. Już wiemy, że można podróżować samochodem. To też pewnie dobra informacja dla rodzin z dziećmi, dlatego że to jest, no można powiedzieć, tak już powiedzieliśmy, daleka droga, ale w zasadzie dla każdego. Zgodzi się pani ze mną? O tak, myślę, że dla każdego, aczkolwiek na pewno trzeba wybrać odpowiednie atrakcje. No tutaj powiedzmy, że nie wiem, czy to jeszcze oczywiście zależy od wieku dzieci, z jakimi się podróżuje, natomiast no na pewno rodziny z małymi dziećmi bardziej w stronę morza, ze starszymi bardziej, można powiedzieć, w góry. To wszystko zależy od tego, jakie mamy dzieci chyba przede wszystkim i w jakim wieku i w ogóle jak podróżujemy jako rodzina, prawda? Ale Gruzja oferuje jakby, każdy myślę znajdzie w Gruzji coś dla siebie, bo mamy, tak jak w przypadku Batumi, mamy dużo bardzo ekskluzywnych hoteli. No właśnie, all inclusive też można. Co do all inclusive nie mam pewności, nie próbowałam, nie testowałam, ale myślę, żeby się znalazło. Natomiast oczywiście w Tbilisi tak samo mamy hotele 4-5 gwiazdkowe, prawda? Więc jeśli szukamy czegoś więcej niż takiego podstawowego noclegu, to oczywiście on się znajdzie. Także mówię, zależy to oczywiście od tego, jak podróżujemy, jaką mamy rodzinę, jakie mamy dzieciaki i jak to nam się wszystko, jakie mamy doświadczenia może w takim rodzinnym podróżowaniu. Natomiast jeśli wybierzemy taką wersję bardziej prostą, czyli właśnie te marszrutki, no czasami trzeba będzie poczekać, czasami nie wszystko będzie od razu, czasami ten nocleg będzie bardzo podstawowy, jak na przykład właśnie w Kazbegi, gdzie po prostu ludzie przyjmują nas w swoich domach i tam wciąż coś, co u nas w Polsce już może na szczęście zostało wyparte, czyli dywan na ścianie, tam wciąż jest to podstawa wystroju. I nie zawsze są to takie warunki, no, to są warunki, z których pewnie my już się odzwyczailiśmy, ale nie zapominajmy, że u nas było dokładnie tak samo, tylko jakieś 30 lat temu, prawda? Także przyjeżdżając tam też można będzie doświadczyć trochę takiej naszej historii. Trochę tak. Ja mam takie przemyślenie, że generalnie to jest bardzo fajne, że oni tam wciąż wiele rzeczy mają tak prosto i tak, no nie jest, nie ma tam takiego pędu. Tam naprawdę czas płynie wolniej. Jestem w tym święcie przekonana. Polska bardzo się zmieniła, bardzo dynamicznie przez ostatnie 30 lat. Natomiast tam ta zmiana zachodzi bardzo powoli. Z jednej strony mam takie poczucie, że to fajne, że tam wciąż oni się tak nie śpieszą.
Oni tak żyją bardziej dla siebie niż dla, nie wiem, dla pracy, dla prestiżu i tak dalej, a z drugiej strony no szkoda im odmawiać gdzieś tam jakiegoś postępu, prawda, rozwoju i tylko najważniejsze jest to, żeby to, mam nadzieję, że tak będzie szło, żeby to szło jednak w taki zrównoważony sposób, żeby to nie było tak, że nagle będzie boom turystyczny i ta cała ich autentyczność po prostu zostanie zjedzona przez przemysł turystyczny, który będzie im przynosił, prawda, pieniążki, tak? Więc to takie, żeby nie zatracili siebie, to jest takie moje marzenie. I tego będziemy im na pewno życzyć i zachęcać tych, którzy są zabiegani do tego, żeby zobaczyli, że można inaczej. Zdecydowanie, tak. Tam naprawdę czas płynie wolno. A czy jest coś, co powinniśmy szczególnie wiedzieć o tamtym kraju, o Gruzji, wyjeżdżając do Gruzji? Czy są jakieś takie pułapki, które mogą nas zaskoczyć do takiego turysty, podróżnika, który jedzie po prostu na wakacje? Wspominałam wcześniej, że można jeździć na stopa i oni faktycznie na tego stopa dosyć łatwo zabierają, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Gruzini to tacy tutaj wschodni macho. To jest jednak kultura z tego rodzaju, w związku z czym no, panie podróżujące samotnie, bądź też panie podróżujące w grupie, ale też dalej kobiet, no, muszą liczyć się z tym, że różnego rodzaju zaczepki będą się pojawiały. Nie zdarzyło mi się ani tutaj akurat wśród znanych mi osób, żeby to było w jakikolwiek sposób niebezpieczne. Natomiast no, my już nie jesteśmy przyzwyczajone tutaj w Polsce do takich czasami odzywek, tu złapania za kolano. No tam to wciąż jeszcze jest i pewnie jeszcze długo będzie, ponieważ tutaj pod tym kątem Gruzja jest dosyć taka, no, taki tradycyjny podział ról, tak? Mężczyzna, kobieta, kobieta w domu, mężczyzna macho. Także to na pewno tam się prędko nie zmieni i my już nie jesteśmy do tego przyzwyczajone, bo w Europie takie rzeczy już raczej nie mają miejsca, natomiast no, trzeba się z tym liczyć, dlatego warto założyć obrączkę, nawet jeśli nie mamy męża, to zawsze coś. Ja zawsze wożę i mam ją zawsze na podorędziu, tak jak trzeba sobie, ale na pewno też nie należy reagować na pewne zaczepki jakimś takim strachem czy agresją. Oni tacy są, to jest więcej gadania niż to warte, bo tacy są faceci. Jeśli chodzi właśnie o społeczeństwo, wciąż trzeba pamiętać o tym, że Gruzja jest krajem dosyć konserwatywnym. Tutaj jest dosyć jasno określona rola kobiety, jest też ta i jasno określona rola mężczyzny i to są takie podziały, powiedziałabym, bardzo dla nas już w tej chwili archaiczne, ale tam wciąż żywe. Z uwagi na też niezbyt wysokie zarobki, dzieciom bardzo trudno wyprowadzić się z domu. Dziewczyny, córki żyją w domu bardzo długo, przez co gdzieś tam też dosyć późno zaczynają spotykać się z chłopakami, a to najczęściej tak kończy się ślubem. W związku z czym no, to są dosyć takie wciąż tradycyjne obrazki. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, ale jednak w większości o tym też warto pamiętać. Warto pamiętać, że jeśli wchodzimy do jakiegokolwiek kościoła, klasztoru, zakrywamy głowę, zakrywamy ramiona, oczywiście kolana, bo im Boże, też nie mogą być odsłonięte. Jeśli nie mamy ze sobą odpowiedniego stroju, to tam zawsze na wejściu jakaś chusta się znajdzie. Natomiast warto zawsze, nawet jeśli nie ma, to poczekać po prostu na kogoś, kto będzie wychodził, bo nie wypada wejść z odkrytą głową. I to chyba tak z takiego zwiedzania pomimo też najczęściej. Pomimo tego, że ty kraj chrześcijański. Pomimo, tak. Jednak mimo wszystko tego się trzymają i uważam, że jest to po prostu, wynika to z szacunku też do miejsca i do religii. I bardzo fajnie, tak? I warto po prostu o tym pamiętać i to również szanować. Gruzja, raj na ziemi, tak jak reklamują, to Gruzini zawsze wspominają tę legendę. To oczywiście zależy od punktu widzenia, czy tylko wizytujemy Gruzję, czy będziemy w niej mieszkać, bo na pewno te dwa różne punkty widzenia będą tutaj miały duży wpływ na tą opinię. Na pewno jest to wspaniałe miejsce przyrodniczo. Na pewno można tam wspaniale zjeść i spędzić wspaniale czas, poznać fantastycznych ludzi. Ja też jadąc do Gruzji zupełnie nie miałam w planie, że będziemy podróżować całym samochodem pełnym ludzi, a spotkaliśmy się po prostu po drodze w kolejnych miejscach. I właściwie wspólnie spędziliśmy cały tydzień i to było fantastyczne. Myślę, że też Gruzja przyciąga takich podróżników, bo to oczywiście akurat w moim przypadku tak się złożyło, że w większości byli to Polacy. Natomiast Gruzja przyciąga takich ludzi, takich też chętnych do tego, żeby wspólnie coś zrobić. Bardzo mi się to zawsze podoba, że w hostelu właśnie zbieramy się zwykle wieczorem, no bo na tym polega też idea takich wspólnych pokoi.
i opowiadamy sobie, gdzie będziemy jechać i nagle się okazuje, że cztery osoby jadą w to samo miejsce, no to dlaczego nie pojechać razem? Zawsze koszty są transportu niższe i tak dalej, także to jest bardzo fajne i myślę, że to ze względu na ludzi, którzy tam są, Gruzinów, ale również ze względu na ludzi, którzy tam przyjeżdżają. To też przyjeżdża specyficzny rodzaj podróżników, turystów i to też bardzo fajnie później można sobie z nimi wspólnie wyjazd zaplanować. Oczywiście polecam zawsze przyswoić sobie te trzy podstawowe słowa: dzień dobry, dziękuję, na zdrowie. Czyli, zawsze to miło. Tak, dokładnie, czyli gamarjoba to jest dzień dobry, gaumarjos na zdrowie. I madloba to jest dziękuję. I to zawsze miło, to po pierwsze, i zresztą w każdym kraju tak jest, że jak się nauczymy tych kilku prostych słów, to już przełamujemy trochę tą barierę. Tak. Natomiast oczywiście rosyjski, angielski też, szczególnie w takich miejscach częściej odwiedzam. Szewczenko podkreślił, że przed wycofaniem